Sezon u nas rozpoczął się, można powiedzieć, miesiąc temu. Budowy, które w tamtym roku były rozpoczęte, wykonawcy weszli już w lutym ze względu na warunki pogodowe. Natomiast główne prace dotyczące już realizacji tak naprawdę nawierzchni, prac rozbiórkowych następują teraz pod koniec marca, dlatego też to dzisiejsze spotkanie, ponieważ ich poinformować o utrudnieniach, które będą wprowadzone ze względu na te prace, które realizujemy. Głównie chodzi o przebudowę drogi wojewódzkiej 414 na odcinku Biała Lubrza, gdzie 20 marca chcemy zamknąć pomiędzy rondem przy drodze krajowej 40 a naszym skrzyżowaniem z drogą 409 w Dębinie ten odcinek, puścić objazd przez Głogówek, Kapkowice i z powrotem do Dębiny i tam rozpocząć już rozbiórkę nawierzchni, wycinkę też drzew, jak również przeniesienie tej pachnicy dębowej, która tam występuje na tym odcinku w Lubrzy. Musimy te drzewa wyciąć, ponieważ ich nie chcemy tam zostawiać, natomiast RDOŚ zgodził się na przeniesienie ich do istniejących drzew w Alei Lipowej. Obecnie tam już są prowadzone prace dzisiaj. No, widać już, że jednak ten zakres prac jest duży, duże utrudnienia. No, powstają też korki na miejscach włączeń, dlatego też to zamknięcie jest niezbędne, choćby na to, żeby móc w miarę szybko tą drogę wybudować. Planowany termin zakończenia umowny to jest październik. Wiadomo, prace odbiorowe, zgłoszenie, więc myślę, że gdzieś pod koniec listopada 2019 byłaby ta droga nowa oddana do użytkowania.